14 czerwca 2022 rok, Ratno Dolne, ruiny zamku w Ratnie Dolnym. Spotkałem tutaj sympatycznego pana, który chce powiedzieć kilka słów na temat tego zamku, a właściwie na temat robót, jakie tutaj są w tej chwili wykonywane. Co to są za roboty? Dzień dobry. Znajdujemy się w Ratnie Dolnym, na ruinach zamku. W tym momencie są prace wykonywane sprzątające tarasy, renowacja tarasów, renowacja trawników i ogólne prace budowlane. Jak długo to może potrwać? Czy pan jest w tych sprawach po prostu? Może pan coś powiedzieć na ten temat? W tych sprawach nie jestem zorientowany, ale do 5 lat na pewno. Bardzo długi okres, ale to są też potężne ruiny, prawda? Tak, tego. Tak. Tutaj jak pan widzi, tu to wszystko będzie musiało być odrestaurowane. Czyli jest nadzieja, że ten zamek ma szansę być odrestaurowany. I przywrócenie przynajmniej części tego piękna, jakie kiedyś właśnie prezentował. Tak. Dziękuję panu. Za mną pan widzi, to jest wieża, będzie wieża widokowa. Wieża widokowa, już przybliżam. Będzie, bardzo wysoka, bardzo. Tak. 36 metrów wysokości. Widać Wambierzyce i całe tutaj okolice nasze widoczne są. Bardzo się cieszę, że porozmawialiśmy sobie, że pan mi udzielił tylu fajnych informacji. Również dziękuję. No to proszę oglądać później to wszystko, co w tej chwili nagramy. Dobrze. Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia. Ja również życzę miłego dnia. Ja również i dużo zdrowia przede wszystkim. Dziękuję nawzajem. Korzystając z tego, że pan ma chwilę wolnego czasu w pracy, chciałem jeszcze zadać pytanie, ale pytanie to było poprzedzone informacjami na temat tego zamku. Tutaj coś się umieściło kiedyś. Obok mnie, jak pan widzi, znajdowało się przedszkole. Tutaj właśnie ta część tego... Ta część budynku to było przedszkole. Tutaj był plac zabaw obok, po prawej stronie. Proszę, niech pan pokaże. Niech pan po prawej stronie, tutaj jak widzimy, znajdował się taras. Czy plac zabaw. Plac zabaw, na tym tarasie, prawda? Ja tu byłem wiele lat temu, to tutaj nawet można powiedzieć, nie wiedziałem, że tutaj ten taras był taki fajny, bo to było jakoś zagruzowane, pozarastane. Tak. A teraz się... A my staramy się teraz jako pracownicy... Staramy się doprowadzić to do porządku. No to gratuluję i wiszuję tego pomysłu i żeby wam się to wszystko tutaj udało. No też mam nadzieję, że się uda. Dziękuję. Otoczenie tego zamku posiada wiele tarasów. Oto schody do jednego z tych tarasów. Pan idzie w dół, ja tam zaraz też zejdę i zobaczymy, co tam będzie widać, jak tam się przedstawia sprawa. Ale powiem to, że byłem tu parę lat temu i to wszystko nie wyglądało tak jak w tej chwili. To znaczy teraz nie jest jeszcze do końca wszystko zrobione tak elegancko, bo to jest ogromna praca i wiele czasu trzeba poświęcić na to wszystko, żeby ten zamek potężny odzyskał dawną świetność. Oby się to wszystko udało. Kolejne tarasy. Większe, mniejsze i jest ich tutaj sporo. Schodzę na kolejny taras.
widać potęgę tego zamku. Potęgę. Już same te ruiny mówią za siebie, że było to kiedyś piękne miejsce z pięknym, ogromnym zamkiem. Ciężka praca, jaką wykonują ci panowie. Usuwają ogromne korzenie. Uprzątają rumowisko. Jeden ze stosów usuniętych korzeni. Może pokażę doły po usuniętych korzeniach drzew. Mnóstwo jest tych dołów. Wszystkich nie ma sensu pokazywać. Kolejny taras, dużo niżej miejsca, w którym właśnie w tej chwili stoję. A na samym dole park. Park, który tak samo jest uprzątany i przebiega rewitalizacja tego parku. Zbliżam się do schodów i za chwilę pokażę, co z tych schodów widać i jak te schody wyglądają. Oto schody, które skręcają niżej w prawo i prowadzą do parku. Dodam jeszcze, że w parku znajduje się staw. Dosyć duży staw. Można sobie wyobrazić, jak wiele pracy, pieniędzy potrzeba, żeby te ruiny doprowadzić do porządku i żeby ten potężny zamek odzyskał dawną świetność. To jeszcze właśnie ta wieża, na której będzie się znajdowała wieża widokowa. Piękna sprawa. Chciałem pokazać potężną pracę, jaką wykonują tutaj ci panowie. Proszę zobaczyć. Macie przyduszkę do tego? Właśnie w tej chwili usuwany jest jeden z potężnych korzeni. To będzie kiedyś dokumentem. Panowie, pokażcie się. Niech was będzie dobrze widać, bo zasługujecie na to, żeby was pokazać. Tak. Pozdrawiamy i polecamy kanał. Dziękuję bardzo. Ja życzę wam, panowie, dużo zdrowia i siły.
No i po prostu dzięki wam to piękne miejsce i ten ogromny zamek odzyska dawną świetność. Tak myślę, mam nadzieję. Jak już żeście się wzięli za tą... Proszę? Jak wzięliście się za tą robotę, na pewno ta robota będzie skończona. Tutaj to wszystko na pewno potrwa parę lat, prawda? Prawda. W każdym razie bardzo się cieszę, że trafiłem w tym momencie, kiedy panowie tutaj ciężko pracują. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękujemy. Do widzenia. Nawzajem. To wszystko, co dzisiaj zobaczyłem i rozmowę z panami, którzy ciężko pracują nad odrodzeniem tego zamku, z dużą przyjemnością nagrywam i zaprezentuję. Niech nasza ziemia kłodzka będzie bardziej znana i niech ściągają tutaj liczne rzesze turystów, ludzi ciekawych historii. A ziemia kłodzka słynie z bardzo ciekawej historii. Nadal podziwiam ogrom tej budowli. Naprzeciwko zamku znajdują się budynki należące do zespołu zamkowego. W bliskim sąsiedztwie zamku znajduje się również kaplica, oczywiście zabytkowa, tak jak cały zamek. Cmentarzyk ogrodzony. Pięknym metalowym płotem umocowanym między kolumnami, na których znajdują się herby. Myślę, że to są herby byłych właścicieli lub rodów panującego właśnie tutaj, w tym zamku. Po przeciwnej stronie kapliczka. Postacią Chrystusa. Miejsca, gdzie znajdują się groby, wiele z nagrobków zostało zniszczonych i uszkodzonych przez wandali. Tak to kiedyś było. Thank you.
oto staw, który należy również do zamku, położony w parku. Staw zostanie oczyszczony. Otoczenie stawu również. Będzie to piękny zakątek przyrody w parku. Nie wiedziałem, czy kiedykolwiek i ktokolwiek zajmie się remontem i przywróceniem zamku w Radnie do dawnej świetności. Piękna wiadomość, na pewno ucieszy nie tylko mnie, ale wszystkich ludzi, którzy lubią historię i którym zależy na tym, żeby na naszej pięknej ziemi kłodzkiej ratować zabytki.